się Adam Bożyński, mam 9 lat, chodzę do klasy 3B w szkole imienia Tadeusza Kościuszki Białej Piskiej. Przeczytam fragment książki Korniszonek. Przez całe lata żyłam w nieświadomości, że nazywam się Ogórski. Jacek, owszem. Jacuś, Jacunio, Niunio, Niuniś, Dziubniś, Lelunie, Mamuni i inne takie imiona, które trudno nawet pamiętać. Ale Ogórski? Nigdy w życiu nikt tak do mnie nie mówił. Tak się nazywa mój tata, ale ja? Czy jest pan Ogórski? Gdy słyszałam takie pytanie, zawsze wiedziałam, o kogo chodzi. Oczywiście o mojego tatę. Panie Ogórski to, panie Ogórski tamto. Tak mówili wszyscy i dziwiłem się nawet, że mama traktowała tatę z taką poufałością i mówiła do niego Jarek, jakby był jakimś zwykłym człowiekiem. Miała nawet mamie to za złe, dopóki nie poznałam przyczyny owego spoufalenia. Okazało się bowiem, że jej mama nosi ów zaszczytny tytuł. Pani Ogórska. Przez pewien czas zwracała się do obojga po nazwisku. Pani Ogórska, chce mi się jeść. Pani Ogórski, chodźmy na spacer. Wszystkich niezmiernie to śmieszyło. Nie rozumiem dlaczego. Mama Ogórska, tato Ogórski, nawet mój starszy brat Wojtek był Ogórski. Ale niech tam, on ma przecież wąsy. Ale ja? Dowiedziałem się o tym dopiero w szkole. Na Wyspie Żywiołów odbywała się wielka uroczystość. W powietrzu wisiały białe baloniki z chmurek, a na grządkach kwiatów te same układały się w kolorowe bukiety. Drogie fajniaki, umiecie już prawie tyle co my. Słońce Sonia w odczyni żywiołów światła zawirowała na niebie. Dostałyście supermoce i wiecie, jak ich używać, by chronić przyrodę. Zostałyście jej strażnikami. Teraz jesteście jednymi z nas, radośnie ogłosiła chmurka Celinka w odczyni żywiołu powietrza. Cieszę się, że mieliśmy takich zdolnych uczniów, dodała kropelka Ksenia w odczyni żywiołów wody. Hurra! Zawołały fajniaki. Liść, dęb, budy, ziol, liść, jarzębiny, jurka, foka, frania i ważka wiola. Dajcie mi coś powiedzieć, odezwało się wielkie drzewo, władca żywiołu ziemi. Dziś opuścicie naszą wyspę i popłyniecie do świata ludzi. W ekozakątku, gdzie zamieszkacie, czeka na was nowy przyjaciel. Piesek Piotruś jest jednym z fajniaków i będzie wam wszystkim pomagał. Zaszumiał gęstwiną liści Dąbromir. Ale uważajcie, na pewno spotkacie też kogoś, kto zawsze przyspasza kłopotów, ostrzegła Sonia. To smok Stewek, który nie chciał się uczyć w naszej szkole i pomagać przyrodzie. Powodzenia, kochani, zawołali strażnicy przyrody. Sonia, Celinka, Ksenia i Dąbromir. Jesteśmy fajniaki, prawdziwe z nas bystrzaki. Z naturą za pan brat ochronimy świat. Antoine de Saint-Exupéry. Mały książę. Rozdział 3. Potrzebowałem wiele czasu, by dotrzeć, skąd się tu wziął. Mały książę, który sam zadawał mi wiele pytań, moich jakby nie chciał słuchać. Dopiero pomału, na podstawie rzuconych mimochodem słów, sprawa się wyjaśniła. A zatem, kiedy spostrzegł mój samolot, samolotu nie narysuję, to dla mnie zbyt trudne, spytał. Co to jest? Ta rzecz tutaj? To nie jest rzecz, to lata. To jest samolot. To mój samolot. Tobą powiadomiłem go, że latam. Wtedy wykrzyknął. Co? Spadłeś z nieba? Tak, odparłem skromnie. To śmieszne. Mały książę ślicznie się roześmiał, co mnie rozzłościło. Chcę, żeby traktowano poważnie moje niepowodzenie. Potem dorzucił. A więc ty także pojawiasz się z nieba? Z której planety pochodzisz? Rozszukli. Było mi to nieco zagadkę jego tłobecności. Zapytałem go z nagła. Pochodzi z innej planety? Ale nie odpowiedział. Potrząsnął lekko głową, patrząc na mój samolot. Na czymś takim? Doprawdy nie mogłeś przybyć zbyt daleka. I pogrążył się w zadumie na dobrą chwilę. Potem wyciągnął z kieszeni mojego baranka i z uwagą przyglądał się swemu skarbowi. Można sobie wyobrazić, jak mnie zaciekawiło to jego ukryte wyznanie o innych planetach. Usiłowałem więc dowiedzieć się o tym czegoś więcej. Skąd pochodzisz, chłopczyku? Gdzie to jest u ciebie? Dokąd chcesz zabrać mojego baranka?
odpowiedział mi po chwili namysłu. Bardzo dobrze, że dałeś mi tę skrzynkę, bo w nocy będzie mi służyła jako dom. Z pewnością, a jeśli będziesz grzeczny, dam ci jeszcze sznur, żebyś mógł go uwiązać w dzień. I palik. Moja propozycja chyba zgorszyła małego księcia. Uwiązać go? Cóż to za dziwny pomysł. Ale jak go nie przywiążesz, to gdzieś sobie pójdzie i się zgubi. Na to mój przyjaciel znów się roześmiał. A dokąd miałby pójść? Wszystko jedno dokąd. Prosto przed siebie. Wtedy mały książę powiedział z całą powagą. To nic nie szkodzi. Tam u mnie wszystko jest takie malutkie. I chyba z pewnym smutkiem dorzucił. Idąc prosto przed siebie, nie ujrzy się zbyt daleko. Rozdział 6. I w ten sposób, mój książę, poznawałem pomału twoje młodziutkie, przepojone smutkiem życie. Przez długi czas twoją jedyną radością był łagodny urok zachodu słońca. Dowiedziałem się o tym rankiem 4. dnia, kiedy powiedziałeś: bardzo lubię zachody słońca. Obejrzymy zachód słońca, ale trzeba poczekać. Poczekać? No co? Poczekać, a słońce zacznie zachodzić. Najpierw ogromnie się zdziwiłeś, a potem się roześmiałeś. Czemu mi się wydaje, że jestem u siebie? Istotnie. Każdy wie, że kiedy we Francji zachodzi słońce, w Stanach Zjednoczonych jest południe. Aby obejrzeć zachód słońca, wystarczyłoby w minutkę przenieść się do Francji. Niestety Francja jest za daleko, ale na twojej malutkiej planecie wystarczało przesunąć krzesełko o parę kroków. Mogłeś oglądać wieczorny zwierz, kiedy tylko chciałeś. Pewnego dnia oglądałem, jak słońce zachodzi 43 razy. A po chwili dodałeś. Wiesz, kiedy jest bardzo smutno, dobrze jest obejrzeć zachód słońca. Było ci więc aż tak smutno, kiedy tego dnia, kiedy obejrzałeś go 43 razy, ale mały książę, że mi nie odpowiedział. Witam, nazywam się Gabrysia Niedziecka, mam 9 lat. Jestem uczennicą klasy 3, Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Polczewskiego w Drygałach. Chcę przeczytać fragment książki pod tytułem Heidi. Posłuchajcie. Dzień dobry, dziecinko. Dzień dobry, łaskawa pani. Możesz mówić do mnie babciu, tak jak Klara. Jesteście przecież siostrzyczkami, nieprawdaż? Jak ci na imię? Heidi, ale tutaj często nazywają mnie Adelaida. Ja jestem do tego nieprzyzwyczajona. No i jak nie reaguję, robią mi awanturę. Przecież ona musi mieć jakieś porządne imię. Próbuje się usprawiedliwiać panna Rottenmeier. Skoro mała nazywa się Heidi, to trzeba na nią mówić Heidi. Odpowiada stanowczo pani Sensenman. W domu syna nic się przed nią nie ukryje. Andrzej Maleszka, magiczne drzewo. Siedzieli ponuro, bez ruchu i milczeli. Wpatrywali się w błyszczący punkt kołyszący się na wodzie. Kostka świeciła się jak gwiazda, która spadła do morza. Ale oni nie mieli żadnej szansy, by ją wyłowić. Nagle Budyń mruknął. Co tak pachnie? Faktycznie w powietrzu unosił się dziwny zapach. Kuki niechętnie zsunął kaptur i obejrzał się. Natychmiast zerwał się z krzykiem. Uwaga! Za nimi stał niedźwiedź polarny. Miał idealnie białe futro. Kołysał głową, wpatrując się w nich uważnie. Pachniał bardzo mocno. Odskoczyli. Cofając się na brzeg kry, dalej nie mieli już dokąd uciekać. Niedźwiedź sapnął i zrobił krok w ich stronę. Kuki, usypiacz, uśpij go! Szepnął Blubek. Kuki sięgnął po kryształową latarkę. Na szczęście miał ją w kieszeni. Wycelował w niedźwiedzia. Już miał ją włączyć,
kiedy skorpion zawołał: nie rób tego, nie rób! Przecież on nas pożre. On da ci kostkę. Co ty gadasz? Każ mu wskoczyć do wody i przynieść kostkę. Każ mu to zrobić. Zwariowałeś? Wrzasnął Glubek. Jak mamy rozkazać niedźwiedziowi? On jest z cyrku, czy co? Okulary, okulary rozkazów, zawołał skorpion. Spojrzeli na siebie. Faktycznie, przecież mieli okulary hipnotyzujące. Mogli rozkazać niedźwiedziowi, by wyłowił kostkę. Niedźwiedzie polarne świetnie pływają. To mogło się udać, o ile okulary działają na zwierzęta. Był tylko jeden problem. Okulary były w walizce, a obok walizki stał niedźwiedź. Drapieżnik przyglądał im się uważnie. Zamruczał groźnie. Zaraz nas zaatakuje, jęknął Glubek. Kuki, użyj usypiacza. Jego uśpimy, to nie wyłowi kostki. Trzeba wyjąć okulary. A jak chcesz obok niego przejść? Widzisz, jakie ma zęby? Jak ja go odciągnę, szefie. A wy bierzcie okulary, zawołał Budyń. Tylko szybko. Nie czekając na odpowiedź, psiak pobiegł w stronę niedźwiedzia. Usiadł na lodzie, parę kroków od niego. Cześć, powiedział. Umiesz bawić się w gonito? Znasz tę zabawę? Ja uciekam, a ty gonisz. Potem możemy zrobić zmianę. Niedźwiedź patrzył na niego, zaskoczony. Nigdy w życiu nie widział psa, a zwłaszcza zagadającego. Zaobserwował budynia, ale nie ruszał się z miejsca. Kulilek zrobił w jego stronę. Krok w jego stronę. Nie masz ochoty na jogging? Biegać się nie chce leniwy tu w siochu? To może zagramy w piłkę? Budyń kopnął bryłę lodu. Pofrunęła i trafiła niedźwiedzia w nos. Rozłoszczone zwierzę ryknęło i skoczyło w stronę psa. Budyń rzucił się do ucieczki. Musiał biec jak szalony, bo niedźwiedź wcale nie był leniwym tuściochem. Wręcz przeciwnie, pędził jak lodowy pojazd bojowy. Sapał i groźnie ryczał. Budyń umyka wokół brył lodu, spiętrzonych na środku kry. Niedźwiedź już go doganiał. Na szczęście budyń był mały i wcisnął się w szczelinę w lodzie. Niedźwiedź nie mógł się tam dostać, więc zaczął uderzać łapą, krusząc lód. Kra niebezpiecznie drżała. Kiedy drapieżnik pognał za budyniem, Kuki podbiegł do metalowej walizki. Zaczął mocno mocować się z zamkami. Zamarzły i chłopak szarpał je bezskutecznie. Glubek skoczył z pomocą. Z daleka dobiegał krzyk budynia. Szefie, szybko! Wreszcie zamki puściły. Glubek otworzył wieko, a Kuki wyciągnął okulary rozkazów. Włączył je i założył na nos. Tymczasem niedźwiedź skruszył bryłę lodu, pod którą ukrył się budyń. Kudelek dał rozpaczliwego susa. Wleciał między tylnymi łapami drapieżnika i wylądował na krawędzi kry. Kiedy się pozbierał, zobaczył nad sobą cień. Niedźwiedź stał krok od niego. W tym momencie nadbiegł Kuki. Miał na nosie okulary rozkazów. Niedźwiedź usłyszał go. Wrócił się i ryknął. Kuki patrzył mu prosto w oczy. Połóż się, rozkazał. Przez kilka straszliwych, długich sekund nic się nie działo, a potem niedźwiedź położył się grzecznie na lodzie. Kuki odetchnął z ulgą. Okulary działały na niedźwiedzia. Mikołajek, najmilsza pamiątka. Dziś przyszliśmy do szkoły bardzo zadowoleni, bo będą robić fotografię całej klasy i ta fotografia, powiedziała nam pani nauczycielka, będzie dla nas najmilszą pamiątką na całe życie. Pani powiedziała także, żebyśmy przyszli porządnie ubrani i uczesani. Miałem pełną brylantynę na włosach, kiedy wszedłem na podwórko szkolne. Wszyscy koledzy już byli, a pani strofowała właśnie Gottfrieda, który był ubrany jak marsjanin. Gottfried ma strasznie bogatego tata,
Prymu kupuje masę zabawek. Co tylko Gottfried chce. Gottfried mówi pani, że on absolutnie chce być sfotografowany jako marsjanin. A jeżeli nie, to sobie pójdzie. Fotograf był już za swoim aparatem i pani mu powiedziała, że trzeba szybko zrobić zdjęcie, bo przepadnie nam lekcje arytmetyki. Ananiasz, pierwszy uczeń i pieszczoszek naszej pani, powiedział, że to by była szkoda stracić lekcję, bo on bardzo lubi arytmetykę i rozwiązał wszystkie zadania, które były na dzisiaj. Eusebiusz, jeden kolega, który jest bardzo silny, chciał dać Ananiaszowi fangę w nos. Ale Ananiasz nosi okulary i nie zawsze można go bić. Pani zaczęła krzyczeć, że jeśli się nie uspokoimy, nie zrobi się fotografii i pójdziemy do klasy. Wtedy fotograf powiedział, spokojnie, spokojnie. Ja wiem, jak trzeba rozmawiać z dziećmi. Wszystko pójdzie jak z płatka. Fotograf kazał nam się ustawić w 3 rządy. Pierwszy rząd będzie siedział na ziemi, drugi będzie stał, pani będzie siedziała w środku na krześle, a trzeci rząd ustawi się na skrzynkach. Ten fotograf ma naprawdę fajne pomysły. Po skrzynki poszliśmy do szklanej piwnicy. W piwnicy było prawie ciemno, więc podokazywaliśmy sobie. A Rufus złożył na głowach stary worek i tak długo krzyczał: uuu, jestem duch! Aż przyszła pani i zdjęła mu ten worek. Rufus był bardzo zdziwiony, kiedy zobaczył panią. Wrócił na podwórze, a pani puściła ucho Rufusa i stuknęła się ręką w czoło. Przecież jesteście zupełnie czarni, powiedziała. Prawda? Przez to błaznowanie w piwnicy zabrudziliśmy się trochę. Pani nie była zadowolona, ale fotograf powiedział, że nie szkodzi i że zdążymy się umyć, zanim on ustawi skrzynki i krzesło do fotografii. Poza Ananiaszem jedyny, który miał czystą twarz, to był Gottfried, bo na głowie miał swój kask marsjanina, który wyglądał jak słój. Widzi pani? Powiedział Gottfried do pani nauczycielki. Gdyby wszyscy przyszli ubrani tak jak ja, nie musielibyśmy się teraz myć. Wiedziałam, że pani miała ochotę wytargać Gottfrieda za uszy, ale to było niemożliwe przez ten słój. Fantastyczny jest taki kostium marsjanina. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wyprawy swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, powiedz ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł: wolność, Tomku, w swoim domku. Cóż by mówić? Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu spowały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi. Cóż tam? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co bać pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mu spanie mnie kapi po głowie. A Paweł na to: wolność, Tomku, w swoim domku. Z tej powiastki mora w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie. Przygody Nudzimysiów. Rozdział 1. Słoneczny zapał. Słońce rozgościło się na nudzimysiowym niebie, roztaczając złoty blask i delikatnie głaszcząc promykami nachylone ku sobie pąki kwiatów. Kwitnące rośliny starały się odwzajemnić tę ciepłą pieszczotę. Wydzielały więc słodki zapach i mieniły się barwami tęczy. Gucia leżała w swoim ogrodzie i przyglądała się kropelkom rosy spływającym po liściach konwali.
Nadal potrafiła się zachwycać czymś tak, zdawałoby się nieistotnym. Pomimo wczesnej pory wstała, by nacieszyć się widokiem wschodzącego słońca i zapachem ziół oraz kwiatów. Raczej nie spodziewała się gości. Może poza pracowitymi pszczołami czy śmielami, które wesoło bzyczały, szukając nektaru. Tym bardziej zdziwiła się, kiedy usłyszała głos swojego przyjaciela Chłopka, dochodzący od strony furtki. — Gusia! — wołał psując złogi nastrój. — Śpisz? — Co za głupie pytanie! — odparła młodzimsia. — Gdybym spała, to jak miałabym ci odpowiedzieć? Chłopek pomyślał chwilkę i zaraz się poprawił. — Gusia, nie śpisz? — krzyknął równie głośno jak poprzednio. — Nie! — odpowiedziała natychmiast. — Nie musisz tak krzyczeć! — zapewniał ją Chłopek. — Doskonale słyszę. — Wyobraź sobie, że ja również — odparła Gusia. Po czym z głębokim westchnieniem dodała. — No i piękny poranny nastrój prysł niczym bańka mydlana. — Psi! — skwitował Chłopek. — Ja tam mydła nie używam. To nic mi nie pryska. — Wstydziłbyś się — brzmiała Gusia. Była oburzona nie tylko zakłóceniem tak pięknego poranka, lecz także wypowiedzią przyjaciela. — No co? — rozumiał się Nudzimiś. — Do mycia używam korzenia mydlnicy, dlatego mam ładną corę. Gusia tylko pokręciła głową na ten wyraźny przejaw samouwielbienia i zapytała. — A właściwie czemu zawdzięczam tak wczesną wizytę? — Pozwolisz, że w odpowiedzi zacytuję pewne znane przysłowie. Odparł bardzo dyplomatycznie Chłopek. Kto rano wstaje? Rozpoczął. Jednak koleżanka przerwała mu w połowie zdania. Ten jest niewyspany, dokończyła, po czym dodała uszczypliwie. Tak właśnie mówisz za każdym razem, kiedy trzeba wstać przed południem. Hi, Chłopek wydał wargi. Gdybyś tak dokładnie pamiętała wszystko, co mówię. Zresztą nieważne, machnął łapką. Wyobraź sobie, że obudził niezwyczajny głód. Nie, niemożliwe. Gusia udała niedowierzanie. A jednak. Nudzimiś pokiwał poważnie głową, jakby nie słysząc kpiącego tonu koleżanki. Chłopek był znanym śpiochem, ale jeszcze większym łakomczuchem. Głód stanowił jeden z nielicznych powodów, które mogły zmusić go do tak wczesnego wstania. Wszyscy dokładnie o tym wiedzieli i czasem wykorzystywali to do budzenia kolegi. Miałbym w związku z tym pewien pomysł. Kontynuował swój wywód Chłopek. Pozwolisz, że sama zgadnę. Chciałbyś może zjeść jakieś pyszne śniadanko? Spytała Gusia. Chłopek uśmiechnął się w odpowiedzi, pokiwał głową ze zdziwieniem i odparł. No może nie dokładnie to miałam na myśli, ale skoro nalegasz, byłbym ostatnim gburem, gdybym odmówił. Gusia popatrzyła na niego wzrokiem, który powinien dać mu nieco do myślenia. Po czym słodkim głosikiem zapytała – sałatkę z pokrzywym czy z pieczącej jagody? Chłopek natychmiast zaczął trzeźwo myśleć. – Gusiu! – zawołał. – Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Do baśni. Założenie Poznania. Dawno, dawno temu żyli trzej bracia – Lech, Czech i Rus. Wiele lat minęło od czasu, gdy bracia rozeszli się w różne strony. Każdy z nich dowodził swoim plemieniem i każdy stał na czele swojego państwa, o które dbał jak umiał najlepiej. Któregoś roku, kiedy nadeszła jesień, Lech wybrał się ze swoją drużyną na polowanie. Jadąc mijali wioski i osady, przeprawiali się przez rzeki i przedzierali przez puszczę. W końcu słyszeli porykiwanie zwierząt. No dobre, mogli rozpocząć łowy. Wytropili dorodnego tura i ścigali go po całym lesie. Ale wtedy usłyszeli głosy rogów i nawoływanie obcych. Cóż to, czyżby ktoś inny ośmielił się wyruszyć na polowanie na ziemiach Lecha? To się mu nie spodobało. Kto obcy czai się w mojej puszczy? Zawołał groźnym głosem Lech, a echo zwielokrotniło jego krzyk. Przez chwilę panowała cisza, a potem z gęstej puszczy wyłonili się na polanę dwaj rycerzy z drużyną. Zatrzymali konie, zawołali swoje psy i przyglądali się Lechowi. A ten zawołał głośno, kim jesteście i skąd przybywacie? Nie poznaj swoich braci, zakrzyknął nagle jeden z nich. Czech i Rus,
Lech nie wierzył własnym oczom. Tyle lat nie widział braci, że nawet ich nie poznał. Ale oni już zsiadali ze swoim koni, już podbiegli do Lecha i ściskali go serdecznie. Lech rozkazał rozpalić ognisko i piec mięsiwo. Wydał ucztę na 3 swoich braci. Przy ognisku Lech, Czech i Rus długo w nocy opowiadali sobie, co ich spotkało od czasu rozstania. Wszystkim dobrze się powodziło i wszyscy niezwykle mądrze rządzili swoimi krajami. A Lech postanowił, że w miejscu, gdzie się spotkali i rozpoznali, powstanie gród o nazwie Poznań. I tak jak opowiedział, tak zrobił. Na wiosnę wybudował piękny gród warowny, potem wokół niego zaczął postawić liczne domstwa i warsztaty. I w ten sposób nad brzegami Warty rozbudowało się całe miasto. Nazywam się Gabriela Wysocka. Chodzę do klasy trzeciej Szkoły Podstawowej imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie. Przeczytam fragment książki Opowiadania z uśmiechem. Adam nie chciał wchodzić do biblioteki. Najchętniej poczekałby na dworze, aż mama wybierze swój cotygodniowy zapas książek. Niestety padał deszcz i trzeba było się schować w środku. O, witamy nowego czytelnika! Ucieszyła się pani bibliotekarka, ale Adam podniósł obie dłonie, jakby osłaniał się przed ciosem i zaprotestował gwałtownie. Nie, nie, ja tylko czekam na mamę. Nie no, pewnie, żartowałam, uspokoiła go bibliotekarka. Przecież cię nie podejrzewam o czytanie książek. No właśnie, mruknął Adam. Książki są dla dziewczyn. W oczach bibliotekarki zamigotały wesołe iskierki. Ale chłopiec nie mógł ich zauważyć. Chociaż książki to się nawet przydają w życiu, powiedziała nagle. I Adam nie był pewien, czy mówiła do niego, czy do własnych myśli. Pokazałabym ci, ale są strasznie ciężkie i nie dam rady ich tu przynieść. Patrzyła wyczekująco, ale chłopiec wciąż stał tam, gdzie przedtem. Więc mruknęła przebiegle. Szkoda, że ty nie jesteś trochę silniejszy, bo mógłbyś mi pomóc. To podziałało jak czarodziejskie zaklęcie. Ja jestem silny! Obruszył się Adam. Zaraz pani pokażę. Ale masz krzepę! Pochwaliła pani bibliotekarka. Potrzymaj chwilę, jeśli dasz radę. Sama rozłożyła na gazecie kolorowe jesienne liście i przykryła je bibułką. Teraz książki, powiedziała. A Adam z lekkim stęknięciem postawił ciężar na bibule. Przyciśnięte pięknie się ususzą, wyjaśniła. I co, sam widzisz, że książki czasem się przydają? Ale Adam nie bardzo słuchał. Coś zupełnie innego przykuło jego uwagę. Z okładki na samej górze wpatrywały się w niego błyszczące, łagodne oczy skrzydlatego smoka. Przyciągały go, kusiły, wołały. Odruchowo wyciągnął rękę w stronę kolorowej książki. Chwilę później Adam siedział na dywanie pod biurkiem i z wypiekami na twarzy oglądał latające stwory, walecznych rycerzy, czarodziejskie krainy i drogocenne pałace.